Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w kolejnym, no tym razem zrobimy sobie film tematyczny, nie będziemy nazywać tego vlogiem, tylko może ja się tu ogarnę, poprzyciszam telefon i też naszykowałam sobie torbę, taką o, szeleszczącą. To jest torba, w której słuchajcie, w ostatnim czasie zbierałam nowinki kosmetyczne, które się u mnie pojawiły i stwierdziłam, że przyszedł najlepszy moment na to, żeby je zebrać do kupy, a raczej w torbę i nagrać taki po prostu zbiorczy haul kosmetyczny, co nowego się u mnie ostatnio pojawiło. I powiem tak, nie wiem za bardzo od czego zacząć, bo mam i trochę makijażu i trochę pielęgnacji. I od razu może zacznę od tego, że część, właściwie ogromna część z tych kosmetyków to są kosmetyczki, to są kosmetyki z paczek PR-owych. I jak same zobaczycie, to w większości w tych paczkach PR-owych, oprócz podkładu całej gamy kolorystycznej, to są kosmetyki pielęgnacyjne. Co za tym idzie, no ja szereg tych kosmetyków testuję na sobie, jak coś mi się kończy, jakiś krem, jakiś serum, nie wiem, krem pod oczy, tonik. Ja to wszystko wyciągam właśnie z tych zapasów i zawsze znajdę coś dla siebie, co odpowiada mojemu typowi cery, nie wiem, potrzebom, nie wiem, czy pod oczy, czy do twarzy i tak dalej. I zawsze z tego korzystam, czy na przykład też do ciała. I to generuje u mnie taką możliwość zainwestowania, czy kupienia sobie raz na jakiś czas kolorówki takiej, jaka mi się kończy, jaką chcę, jaką potrzebuję, ponieważ w tym momencie nie wydaję pieniędzy, nie inwestuję właśnie w pielęgnację, bo zawsze coś z tych PR-owych paczek trafia w moje gusta i bardzo dobrze mi się tego używa. Część z rzeczy oczywiście, które dostaję w takich paczkach, idzie do Was na rozdanie. Wysłałam już dwie takie paczki, trzecie rozdanie jest na kanale, za chwilę będzie czwarte, bo wiecie, że ja rozdaję Wam kalendarze ze stworzonym przez siebie boksem kosmetycznym właśnie z takich różnych zapasów, z takiego PR-u na przykład. I może już jak jesteśmy przy kolorówce, to tak, najpierw pokażę Wam podkłady w pełnej gamie kolorystycznej, które dostałam od marki Lirene do testowania. W tej chwili mam na twarzy podkład w kolorze, poczekajcie, niech ja Wam powiem, który, naturalny 204. To są podkłady City Matte. Ja Wam zrobię filmik z testem takiego podkładu. Pomaluję się rano, chociaż ja już wiem mniej więcej, jak one się zachowują przez cały dzień, jak wyglądają. Mają fantastyczną formułę, taką jedwabistą, cudownie się to nakłada. No, pewnie słyszałyście domofon. Nie wiem, czy Wy też tak macie, jeżeli pracujecie... Oj, ostrość? Jest. Jeżeli pracujecie w domu, zawsze, po prostu zawsze, jak tylko usiądę do nagrywania, montowania, robienia czegoś takiego, wiecie, co wymaga ode mnie skupienia, nawet, nie wiem, odpowiadania na maile, czy rozmowę telefoniczną chcę jakąś ważną odbyć, zawsze wtedy ktoś przychodzi i dzwoni do furtki. Nie wiem, czy to jest siódmy zmysł tych ludzi, czy ja ściągam po prostu jakieś takie fluidy, ale w momencie, kiedy Alicja śpi, dla mnie jest dogodny moment na nagrywanie, to właśnie wtedy ktoś ma do mnie najwięcej spraw. Ale byłyśmy przy tym podkładzie Lirene, także tak jak mówię, nagram dla Was osobny filmik. Znaczy może on nie będzie całkowicie dedykowany, ale zrobimy sobie na pewno makijaż, pokażę Wam, które kolory ja używam. Starałam się na razie najbardziej w mój gust, zobaczcie, w kolorystykę mojej twarzy, wpasował się ten właśnie naturalny 204. Moja teściowa jest dużo jaśniejsza ode mnie, ma więcej naczyń krwionośnych, dałam jej najjaśniejszy, on jest chyba jasny. Jest jeszcze piaskowy 205, beżowy 207 i toffee 208, także już do takich ciemniejszych karnacji. Ale to, co moje takie pierwsze spostrzeżenia mogę Wam powiedzieć, to to, że te podkłady przepięknie pachną, naprawdę przepięknie pachną. Mają niezwykle miłą, taką jedwabistą formułę, cudownie się nakładają właśnie dłońmi, bo ja najbardziej lubię nakładać podkłady dłońmi. Ostatnio właśnie pokażę Wam zaraz podkład, który sobie kupiłam jakiś czas temu. Moja córka składała zamówienie w Glamshopie na jakieś tam cienie i ja się podłączyłam pod to zamówienie, zamówiłam sobie podkład rozświetlający, zaraz go sięgnę, albo już teraz go sięgnę. Właśnie ten podkład rozświetlający w kolorze, jakim ja wzięłam ten podkład, ciepły, 1,25, podkład rozświetlający Illuminating Foundation, 30 ml, plastikowa butelka z ładną taką grafiką złotą, taki rose gold i różowy koreczek. I to jest podkład bardzo kremowy. Jak go właśnie nałożyłam, jak on przyszedł, nałożyłam go gąbką. No bo stwierdziłam, że no zobaczę, właśnie gąbką też od Hani ze sklepu, którą już wcześniej miałam w szufladzie. I wydawało mi się właśnie, że ten podkład cały dzień był na skórze widoczny. Miałam wrażenie, że ta twarz mi się trochę lepi. Wyglądała ładnie, ale tak ciężko moim zdaniem. A jak na drugi dzień nałożyłam taką samą ilość i rozprowadziłam go ciepłymi dłońmi, to wyglądał naprawdę przepięknie i to jest taki idealny krem na dzień, bo on właśnie daje troszeczkę poczucie jakby tej pielęgnacji na skórze i ja to bardzo, bardzo lubię, bo ten podkład jest podkładem matującym, ale zobaczcie, ja go mam dzisiaj na sobie i ta twarz nie jest taka, wiecie, ja nie wiem też, no, na pewno inaczej widzi mnie kamera, bo ja już widzę w tej chwili siebie tu w kamerze, tu mam lusterko. Tutaj jestem odrobinę, wydaje mi się, ciemniejsza niż w kamerze,
Tutaj widać mi jakieś takie podkrążone oczy, tutaj tych oczu nie widzę, więc wiecie, kamera to rządzi się trochę swoimi prawami, ale wydaje mi się, że ten podkład też bardzo ładnie wygląda, nie daje takiej pudrowości na tej twarzy, takiej wiecie, matującej maski, naprawdę wygląda ładnie, bo tu chodzi o to, że wiecie, żeby on nie zmatowił na zasadzie takiej, żeby w ogóle zrobił takie trupie płótno, tylko tu chodzi o to, żeby on po prostu zapobiegał się wyświecaniu skóry w ciągu dnia. Dobra, jak jesteśmy może przy kolorówce, chociaż nie wiem, bo to są takie perełki, że może później Wam jeszcze je pokażę. Poczekajcie, zamknę sobie tutaj klapę od komputera, bo jestem człowiek orkiestra i robiłam przed chwilą jeszcze jakieś rzeczy. Będę szeleścić, poczekajcie. O, może sobie tutaj tę torbę. Nie no, nie no, będziecie miały w kadrze torbę, słuchajcie. O, będę sobie sięgać. Dobra, to już pokazuję Wam kosmetyki, które ostatnio dostałam też od drogerii La Rose. Pokazywałam Wam na Instagramie. Był taki okres chyba 4 czy 5 dni na kosmetyki, na polskie marki. Był rabat 20% i zazwyczaj takie kody rabatowe podaję Wam na Instagramie. Przepięknie pachnący balsam pielęgnujący do ciała Hagi. To jest malinowy chruśniak. Cudowny malinowy zapach. Bardzo szybko się ten balsam wchłania i ma Hagi pokochałam właściwie od momentu, kiedy kupiłam Alicji mydełko miś, czy tam jakieś tam mydełko, no nie wiem, to było jakieś mydełko dedykowane dla niemowląt, strasznie mi się spodobało, teraz mam mydełko z peelingiem makowym i również jest świetne, miałam też żel pod prysznic, nie wiem czy pamiętacie, jak on się nazywał, Wakacje na Bali i też był bardzo fajny, no i teraz trafił mi się ten balsam, także super. Marka Rosadia, odżywczy krem na noc z różą damasceńską i kwasem hialuronowym, to jest kolejna rzecz. Marka Rosadia to jest bodajże siostrzana marka Sylveco. Tutaj Wam pokażę, bo dostałam przesyłkę od marki Fitomet. Szeleszczę, przepraszam Was bardzo, że szeleszczę, ale no wiecie, jestem, staram się być oszczędna, jeżeli chodzi o plastik i mam bardzo dużo papierowych toreb i różne rzeczy właśnie w tych torbach przetrzymuję, dlatego one nam tutaj szeleszczą. Mam krem do pod oczy, to jest mój krem numer 10 marki Fitomet i bardzo chętnie go używam, bo skończył mi się krem Poreless, mogłyście to widzieć w denku. Krem o bardzo fajnej, odżywczej formule i na dzień i na noc się nadaje, to jest dosyć mała pojemność, ale to dobrze, 15 gramów, pompka Airless i jakimś trafem, ja nie pokazywałam tego kremu na Instagramie, po prostu go sobie w zaciszu domowym używam, ale odezwała się do mnie w międzyczasie marka Fitomet, także mówię, mnie ludzie chyba świetnie wyczuwają i zapytali mnie, czy nie chciałabym przetestować kilku produktów z ich strony, oczywiście bardzo chętnie i pokażę Wam, co sobie wybrałam do tego testowania, może tak po prostu będzie nam łatwiej markami. O, i tutaj mam te kremy. Także teraz właściwie mam taką kompleksową pielęgnację od Fitomedu, bo właśnie mam ten krem, którego już używam i wybrałam sobie taki zestaw do cer dojrzałych. To jest esencja jaśmin nawilżająca do cery dojrzałej i serum antyoksydacyjne olejowe również do cery dojrzałej. To są produkty naturalne dla osób ze skórą suchą i dojrzałą i najlepiej działają jako takie duety, jako zestawy. Tam jest wiele właśnie takich możliwości połączenia sobie esencji i serum, żeby była kompleksowa pielęgnacja. Wybrałam sobie też krem do przetestowania z lukrecją gładką. Ja nie wiem, czy kojarzycie, ale marka Fitomet bardzo zasłynęła kiedyś tonikiem z lukrecji gładkiej, którego ja zużyłam chyba za 4 opakowania. To jest, bo oni w ofercie cały czas mają ten tonik, ale ja go już nie używam, nie mam go w tej chwili. I jak zobaczyłam, że z tą lukrecją również jest krem, też z pompką, to stwierdziłam, że bardzo chętnie go przetestuję. To jest do cery mieszanej, anti-age, ultra nawilżający i on również jest dla właśnie skór dojrzałych. I wzięłam sobie jeszcze mgiełkę, bo ja uwielbiam tonizację w mgiełce. Pewnie dlatego właśnie na przykład nie wracam do toników z lukrecją gładką, bo tam ten tonik jest w butelce, trzeba go wylewać na wacik, a ja jednak uwielbiam formułę mgiełek na twarzy. I to jest odświeżająca mgiełka do cery zmęczonej, mieszanej, lawenda wąskolistna, 98% składników pochodzenia naturalnego i to jest butla 200 gramów. Także zobaczymy, jeszcze nie używałam, ciekawa jestem, czy pachnie lawendą. A może sobie popsikamy, wiecie? Tak. Tak, pachnie, bardzo delikatnie pachnie, taką miękką lawendą i za chwilę tutaj sobie postawię koło biurka, bo ja właśnie rano pielęgnację wykonuję najczęściej tutaj w tym miejscu. Dostałam też od marki La Rose, od sklepu internetowego, bo to nie jest marka kosmetyków, La Rose to jest sklep internetowy i tam mówiłam Wam, że tam na hasło Ola M, tylko właśnie nie wiem, czy Ola M10, czy Ola M20, zaszłam, obiecuję, że to sprawdzę, jest zniżka, albo po prostu napiszę może do dziewczyn, niech one mi przypomną ten kod rabatowy, bo tak, jest kod rabatowy w La Rose, zawsze tam działający na moje hasło. Dostałam też od nich właśnie markę Creamy, olejek do mycia i demakijażu twarzy Moringa Pure. Jestem bardzo ciekawa. Słyszałam dużo dobrego na temat tego olejku. Mam nadzieję, że
u mnie również się sprawdzi i będę z niego zadowolona, bardzo chętnie zużyję i przetestuję. Miałam z Creamy poprzednim razem hydrolat, to był chyba tak, to był chyba hydrolat i wiem, że bardzo mi odpowiadał. Kolejne dwa kosmetyki właśnie z Creamy to jest krem pod oczy Odżywianie, też taki malutki do przetestowania, i Cherish Me, to jest chyba maska nocna, tak? Łagodząca, kojąca krem, maska na noc do każdego typu cery, 15 gramów i krem pod oczy również 15 gramów. To jest rewitalizująco regenerujący krem pod oczy dla każdego rodzaju cery z opuchnięciami i drobnymi zmarszczkami. Także no, marka Creamy wydaje się, że też ma raczej dobrą sławę. Tak jak marka Linia. Ojejku, ale... Ależ Wam tutaj daję efekty dźwiękowe, dziewczyny. Mam nadzieję, że mnie wybaczycie. Z marki Linia otrzymałam tonik żelowy z kwasem glikolowym, ekstrakt z pomarańczy, kwas hialuronowy i naturalna betaina. O, i kwas tutaj mamy glikolowy 5%. No, zobaczymy. Jestem ciekawa, jak tego toniku się używa. Czy jego się używa codziennie, czy jego się używa kilka razy w tygodniu. No nie wiem, zobaczę, poczytam sobie. I peeling AHA 30%, w którym jest kwas migdałowy, kwas winowy, glikolowy, mlekowy i cytrynowy, czyli takie kombo kwasów w jednym produkcie, który jest takim właściwie produktem zabiegowym. Tutaj jest bardzo fajna możliwość do napisania sobie, kiedy nakładałyście, z datą ten peeling, i napisać sobie możecie tutaj swoje odczucia ewentualnie. I ten produkt, rozumiem, ma nam wystarczyć na 8 zabiegów, bo jest 8 punktów do wypełnienia. Bardzo fajnie. Marka Senelle. Nieznana mi marka, nie znam tej marki. To jest żel do mycia twarzy delikatny. Delikatny żel saponinowy do mycia twarzy. No, to świetnie. Jeżeli saponiny, to będzie to coś takiego ziołowego. Zobaczymy. Na pewno będę używać. Tutaj mam z marki Uzdrowisko. Markę Uzdrowisko znam. Byłam na szkoleniu kilkakrotnie. Jest to polska marka, naprawdę stworzona przez pasjonatów. Jest to marka naturalna. 98% składników pochodzenia naturalnego. Jest to regenerujący krem, maska pod oczy i na powieki naparowy. I ile tutaj mamy? 25 ml. Także taki produkt pod oczy. Marka Koi. Płyn micelarny, algi, aloes i jarnika w szklanej butelce takiej małej. Bardzo uwielbiam takie apteczne właśnie opakowanie. I do tego jest serum dwufazowe, śliwka kakadu, rokitnik i olej z marchwi. Także o marce Koi również słyszałam same dobre rzeczy, więc też z chęcią wypróbuję. Więc jak widzicie, no ja tutaj z tych paczek PR-owych naprawdę mam sporo produktów, które się dla mnie nadają, które będę testowała, więc nie muszę sobie kupować w tym momencie pielęgnacji, bo po prostu wszystko, co potrzebuję, testuję. Przy okazji mogę Wam opowiadać o tych nowościach, mogę Wam je pokazywać i również mogę pielęgnować swoją skórę. I ostatni produkt w bardzo ładnej grafice to jest Sugar Cane Sweet Orientana Lip Scrub. Taki scrub po matce, coś jak ojej, jakie to piękne, coś jak Sylweko. Ma to peeling. Przepięknie pachnie, właśnie tak słodko, ma bardzo ładny kolor, który chyba nie będzie barwił ust, ale zobaczymy. Także tak by wyglądała pielęgnacja, którą otrzymałam do testowania i będę na pewno się z Wami dzielić swoimi przemyśleniami i powiem Wam, że było więcej tych kosmetyków, natomiast one są już rozparcelowane właśnie do pudełek, które idą do Was do wysłania razem z kalendarzem. Kalendarzem, który Wam pokazuję w każdym vlogu, właściwie nie w każdym, Ola, nie oszukuj, nie w każdym. Pokazuję Wam wtedy, kiedy rzeczywiście przychodzi dzień na taki kalendarz i to jest kalendarz na każdy dzień. Ten kalendarz nie ma roku, to jest kalendarz wieloletni, jest tylko data i na każdą datę macie jakąś sentencję, przepis, przemyślenie, no bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy. Jakieś cytaty, Lucy Maud Montgomery na przykład będzie tutaj nam opowiadała i tak bardzo Wam się te kalendarze spodobały, że ja stwierdziłam, że kupię kilka sztuk i będę robiła dla Was rozdania, ale żeby Wam nie wysyłać takiego gołego kalendarza, to jeszcze dokładam tam właśnie kosmetyki. Staram się, żeby w każdej paczce było coś do ciała, coś do twarzy i na pewno coś do włosów i na pewno tych produktów jest, nie wiem, po dwa z każdego rodzaju, więc minimum 5 kosmetyków w jednej paczce plus kalendarz do Was leci, także rozdanie aktualne jest we vlogu, który pojawił się chyba w poniedziałek. I tak jak Wam mówiłam, dzięki temu właśnie, że pielęgnację mam, mogę sobie raz na jakiś czas kupić kosmetyk, który bardzo chcę. I tak właśnie kupiłam sobie
cień do powiek w kolorze 01, to jest Satin Crush Yves Saint Laurent i to jest pojedynczy cień do powiek, ponieważ ja jestem bardzo wygodna i ja uwielbiam monochromatyczne makijaże oczu, właściwie uwielbiam cienie, które można nałożyć palcem, które mają właśnie masełkowatą, satynową formułę, oczywiście również pędzlem, ale ten cień przepięknie nakłada się palcem. Ja mam dzisiaj cały makijaż wykonany właśnie jednym cieniem, ja go używam namiętnie od momentu, kiedy go tylko otworzyłam. Tutaj jest lustereczko, bardzo wygodne, powiem Wam, do malowania, bo naprawdę wcale nie jest małe. I cień jest w takim szampańskim właśnie kolorze, bardzo ładnie dostosowującym się do powiek i można go nałożyć więcej, można go nałożyć mniej, ale właśnie na dzień osiągamy efekt takiego delikatnego tylko rozświetlenia, nie wchodzi w załamania, pięknie się trzyma, bo właśnie jest taki masełkowaty, że się cudownie przykleja do tej skóry. I drugi produkt z Yves Saint Laurent to jest róż. Kocham paletę Hourglass, to jest taka trójeczka, którą już mam ponad rok, ale słuchajcie, zdenkowałam, zobaczcie, zdenkował mi się tutaj puder rozświetlający i róż. Został mi jeszcze bronzer. I właśnie ten puder rozświetlający bardzo często służył mi jako cień do powiek, oprócz tego, że nakładałam go na całą twarz, ale potem palcem go sobie wcierałam jeszcze w powiekę i właśnie otrzymywałam no taki delikatniejszy efekt niż cieniem. No i skończył mi się róż i właśnie dlatego postanowiłam dokupić sobie jakiś taki róż, ale taki różowy, świeży. Boże, jakie piękne są te opakowania. To też jest Yves Saint Laurent pojedynczy róż w takim złotym pudełeczku, jak lusterko zupełnie. Ma też bardzo ładne, duże lusterko, słuchajcie, które jak sobie bym tutaj postawiła, to naprawdę wykonałabym w nim cały makijaż. Róż jest, zaraz Wam pokażę, w takim różowym po prostu, świeżym, ładnym, różowym kolorze. Pokazałam Wam pędzelkiem do góry. Jest pędzelek załączony. Ciekawe, jakby się tym pędzelkiem nakładało. Myślę, że jakbym po prostu nosiła go w torebce, to wtedy bym wykorzystywała ten pędzel, a w domu no to mam po prostu swój pędzelek, który lubię. Jest to numer 9 po prostu. Couture Blush. Jeżeli znajdę link, to Wam zostawię. Też mam odrobinę muśnięte policzki tym różem. Kosmetyki Yves Saint Laurent naprawdę są cudowne. Cudowne, jeżeli chodzi o design. Ja mam pomadki z Yves Saint Laurent, tusz Eclat, korektor, który no jest też... Właściwie to nie jest korektor, tylko taki punktowy rozświetlacz, który prawdopodobnie dostanę na urodziny. Bardzo się z tego cieszę. A ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to jest pomadka Pillow Talk. Pokazywałam Wam ostatnio w trójce tygodnia korektor pod oczy Vanish Magic właśnie z Charlotte Tilbury i mówiłam Wam, że był rabat na Sephorze minus 23% i wtedy chciałam sobie właśnie coś kupić z tej marki i ten korektor mnie bardzo przyciągnął. Uważam, że wygląda przepięknie pod oczami, jest wręcz pielęgnacyjnym produktem bardziej niż makijażowym, bo on daje bardzo delikatne wykończenie, a ta skóra jest taka dodatkowo troszkę jakby natłuszczona, bo ma taką świetną formułę, bardzo mi się podoba. I wtedy nie było pomadek Pillow Talk. I teraz to również nie jest ta klasyczna pomadka, tylko to jest coś na zasadzie pielęgnacyjnej pomadki, takiej mocno nawilżającej z odcieniem właśnie Pillow Talk. I też była jakaś tam promocja, kiedy kupowałam te produkty, minus 20 bodajże z aplikacją, także wiecie, na Sephorze w tej chwili zniżki są non-stop, raz są troszkę większe, raz troszkę mniejsze, ale są non-stop, także też z 20% rabatem właśnie kupiłam sobie tą pomadkę i też ją mam w tej chwili na ustach. To jest pomadka, tak jak mówię, bardziej taki balsam, ale wygląda bardzo ładnie, mocniej ją teraz widzę w lusterku niż Wy widzicie ją w tym, no, tutaj w podglądzie. Jest naprawdę bardzo ładna, jest taka nasycona, jest, usta sprawiają wrażenie delikatnie wilgotnych, ma bardzo fajną pielęgnacyjną formułę, bo tutaj jest, aż mi się wyłączył aparat, a chciałam Wam pokazać, jaką ma piękną grafikę ta pomadka. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładna i niech ona swoją urodą zamknie nam dzisiejszy haul zakupowy, taki miszmasz mieszany, trochę pielęgnacji, trochę kolorówki, także wypatrujcie na kanale testu podkładu City Matte na Lirenę. I tak jak mówię, ja dzisiaj mam odcień na twarzy naturalny, a w filmie pokażę Wam, jak wyglądają wszystkie kolory. Dobra, dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi, jeżeli coś Was interesuje, to wypatrujcie linków pod spodem, mam nadzieję, że uda mi się zgromadzić ich pod filmem jak najwięcej. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!